Cześć. Też chciałbym nagrać serię odcinków o budowaniu marki, bo wielu sprzedawców o to pyta, a myślę, że ten temat w ogóle nie jest ugryziony nigdzie na YouTubie. Więc jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, oceńcie go w skali od 1 do 10, dajcie w komentarzu, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał. To też mi pokaże, żeby nagrać kolejne tego części. No i budowanie marki to oczywiście wiele etapów. Ale też często sprzedawcy, którzy do nas się zgłaszają, mówią: Paweł, mam nowy produkt, mam nową markę, nieznaną. Jakimi działaniami na Allegro mogę ją wesprzeć, rozpromować, pomóc jej urosnąć? I teraz to jest ogólnie bardzo dobre pytanie, coraz częściej się pojawiające. Ważne jest określenie celu. No bo jeżeli to jest nowy produkt, nowa marka, to ona w jeden dzień nie wbije się na szczyt sprzedaży, tylko to jest taka praca bardziej rozciągnięta w czasie, ale też są działania w adsach Allegro, które mogą wspomóc tą rozpoznawalność. Bo super przykład to jest taki, że jeżeli jakiś użytkownik wchodzi na Allegro i jeszcze nie wie, czego chce, no to on mocno korzysta z wielu impulsów, które na Allegro są. I to są takie przykłady. Pokazuję Wam teraz. Jestem jako zwykły użytkownik i wpisuję karma dla psów. I już widzicie na samym dole, że jest jedna z form reklamy. Jest to reklama obecnie, z której mogą korzystać tylko agencje. Jest to reklama w podpowiedziach wyszukiwania. Pierwszy punkt styku, gdzie możecie ten listing przejąć dla siebie. Uważam, że fajna forma promocji, jeżeli oczywiście mamy na to budżety, a budżety na sprzedaż powinny być trochę inne niż te, które są na budowanie marki, w sensie one powinny być od siebie rozdzielone. Drugim takim, mamy sobie pomysłem na budowanie rozpoznawalności marki, żeby ona utknęła w głowach konsumenta, jest reklama na stronie głównej. Tutaj znowu widzimy jakiś komunikat, zanim jesteśmy na listingu, czyli dla mnie jest to rodzaj komunikatu wyprzedzającego. I jeżeli znowu budżety na to pozwalają, to jest reklama często za wyświetlenie. Wyobraźcie sobie, ile użytkowników wchodzi na Allegro i wchodzi na stronę główną, więc można szybko się wyklikać. Kliknijmy, zobaczmy, gdzie to prowadzi. Do Pampersa. No, nie oszukujmy, Pampers ma trochę inne możliwości finansowe niż zwykły mały sprzedawca. Natomiast znowu, jak to jest marka, która wchodzi z zachodu, bardzo często ją zobaczycie na stronie głównej. Kolejna forma promocji, to już jest taka bardziej ekonomiczna, to bym nazwał. To jest po prostu forma reklamy graficznej, banerowej. Macie tutaj Fisher Price'a, reklama sponsorowana. Rozmawiamy, śpiewamy, uczymy się ze sobą, więc są to jakieś zabawki interaktywne, grające, świecące, śpiewające. No, kwestia komunikatów na tej reklamie dla mnie w tym momencie jest drugorzędna. Bardziej chciałem pokazać przykład, ale subiektywnie uważam, że można byłoby tą reklamę zrobić trochę lepiej, jakimś językiem korzyści. Zobaczcie sobie, jak tutaj to jest też zakryte, więc też taka mała podpowiedź dla osób, które tworzą kampanie banerowe, żeby jednak ten tekst nie zasłaniał. Gdzie to kieruje? No, kieruje też według mnie do sklepu, tak? A nie, przepraszam, to jest do kampanii, to jest landing page. Czyli też widzicie, że jest to sieć naczyń powiązanych, gdzie nie tylko stworzenie kampanii graficznej jest istotne, ale też element dotyczący, gdzie to kieruje, co to pokazuje, też jest ten obszar zadbany i dla mnie to też jest fajne. Okej, to kolejny przykład, który gdzieś tam mi chodzi po głowie. To jest reklama wideo. I nie znalazłem, przygotowując się na szybko screena, a zależy mi
bardziej na tym, żeby dowieść 60 nagrań w 60 dni, który pokazuje na live, jak wygląda reklama wideo, bo dla mnie to też jest element mocno wizerunkowy, mocno brandingowy, który buduje rozpoznawalność, który buduje zasięgi. Tak ona wygląda. Też jest w CPM-ie, jest to format reklamy graficznej, więc też o tym pamiętajcie. I to są takie cztery według mnie istotne możliwości. Oczywiście, jeżeli jeszcze możemy o reklamie graficznej szablonowej rozmawiać, co też jest pewnego rodzaju formatem budowania brandingu, bo mamy to logo, ale ja traktuję ją jako bardziej sprzedażową. Natomiast Allegro idzie w stronę marek, Allegro będzie marką zapewniało coraz większe możliwości rozwoju i takim przykładem jest to, co już nieraz pokazywaliśmy, tak? Taki niestandardowy rodzaj sklepu. Jest tutaj na żywo reklama wideo, jest tutaj trochę inna karta produktu, bo po prawej stronie jest autoryzowany sprzedawca, są treści, tekst na grafice, co w tym przypadku jest zgodne z regulaminem Allegro, dlatego warto te regulaminy znać. Fajny przykład był w części pułapki na Allegro, z części drugiej odnośnie gwarancji, więc jeśli jeszcze tam nie byliście, to zapraszam. No i oczywiście zapraszam Was na wydarzenie, które będzie na przełomie sierpnia i września. To będzie cykl webinarów. Będą te dla początkujących, będą te dla zaawansowanych, dla początkujących bezpłatne, dla zaawansowanych Arsenał 3.0. Jedynka i dwójka miała ogromną popularność, więc robię też w takim dosyć ciekawym czasie trójkę. No i mamy jeszcze jedną rzecz, jak teraz tutaj widzicie, konferencję, na którą chciałem Was zaprosić, na której na pewno będzie dużo wiedzy, których niestety tutaj nie usłyszycie, bo też dawkujemy w odpowiedni sposób te nasze materiały, żebyśmy mieli co omawiać na audytach, konsultacjach i na konferencji. Dzięki za dzisiaj. Oceńcie materiał, to też będzie dla mnie pomocne. Do zobaczenia na kolejnych materiałach, webinarach i konferencji.